Witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony jak zwykle KL, wiadomo KL209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych oczywiście KL-a. Dzisiaj oczywiście troszeczkę sobie porozmawiamy na temat trawy pampasowej, kiedy ją praktycznie ścinać i tak dalej. Oczywiście to praktycznie ścinanie robimy praktycznie przed zimą. Przed zimą mniej więcej między wrześniem a październikiem, tak ją mniej więcej ścinamy. Ścinamy ją od 20 do 30 cm pod powierzchnią, chyba tak to tam się chyba nazywało, tak. Pod powierzchnią 20-30 cm ją ścinamy i wtedy możemy oczywiście ją tam. Ale przed ścinaniem, jak już ją przycinamy, musimy pamiętać, że trawa pampasowa do końca czasami może być tak, że trawa pampasowa może też czasami przemarznąć, tak? Może czasami przemarznąć ze względu na silny mróz, silne te inne różne rzeczy, ale co by trzeba by było więcej wiedzieć, to trawa pampasowa właśnie. Ona zdobi praktycznie ogród dzięki tym pióropuszom, co ona ogólnie ma w tym tym. No właśnie, co dalej? Jak ją praktycznie pielęgnować i praktycznie jak zagęścić tą trawę pampasową, żeby po prostu ona się aż tak nie rozrastała. To jest bardzo proste. Kupujemy oczywiście sadzonkę trawy pampasowej. Jeśli ona oczywiście podrośnie, czy będzie większa, czy coś, po prostu wsypujemy ziemię z piaskiem, na przykład torf z piaskiem do doniczki, dużej doniczki. Wtedy sadzimy tą trawę, oczywiście podlewamy i wsadzamy razem z doniczką. Razem z doniczką wsadzamy trawę pampasową do ziemi i zasypujemy i to by było chyba na tyle. Jeżeli chodzi o tą trawę, jeżeli chodzi o to. I tak mniej więcej postępujemy, wtedy mamy pewność, że aż nam się tak ta trawa pampasowa się nie rozrośnie na całe te inne różne rośliny i też inne rzeczy. To jest taka porada, oczywiście dosyć krótka. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam pomogłem. Także zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście porady ogrodnicze KL-a. No i oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał się Wam oczywiście spodobał. No dziś taki dosyć może dłuższy czy krótszy, nie wiadomo jak. No oczywiście zachęcam do kolejnych oczywiście materiałów, które też się pojawią. Zobaczmy jak, kiedy kolejny materiał, może jutro. Zresztą i tak codziennie się pojawiają teraz materiały. Dobrze. Także, tak jak już mówiłem, subskrypcja. Łapka w górę i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Też proszę pamiętać, żeby też zabezpieczyć tą trawę pampasową w razie czego, w razie oczywiście mrozu. Także to by było na tyle i do zobaczenia do kolejnych materiałów. Na razie i do zobaczenia.